Ale trzy kanapę. Pokolenia z listów do M3 są dzisiaj u nas. Choć z pewnym znakiem zapytania, bo ten film też jest opowieścią o poszukiwaniu dziadka, czy to jest dziadek, czy nie jest dziadek, no to być może dziadek, a być może nie, Andrzej Grabowski, czyli Czarek, bo Czarek to na pewno. W środku młody Mikołaj, czyli Mateusz Winiek, Kazik w listach do M, no i tata kochany nasz, Tomasz Karolak, czyli Mel. Dziadku, bo to pierwsza przygoda taka, jeżeli tak mogę mówić o tej postaci filmowej. Jest jedna wspaniała, jedna z najbardziej wzruszających scen. Znaczy rozmowa przez telefon w pociągu. Ja nie zdradzam za dużo. Absolutnie kultowa scena. Nie widziałem filmu, przyznaję się, i trudno jest mi komentować no to coś, czego mówię, że jest wspaniała, naprawdę. Ten, no, ale ja tam nie chcę zdradzać. Tak. No kiedy Kazik daje telefon i rozmawia albo z synem, albo nie z synem, bo tej pewności nie mamy oczywiście na tym etapie. Ale jak w ogóle pan się wciągnął w ten film? No bo to jest właściwie trzecia część opowieści, no, którą ludzie kochają. Idą do kina, bo kochają tych bohaterów. Ja bardzo lubię takie opowieści. Ja pamiętam, jak byłem młodym człowiekiem, dopóki nie zgubiłem tej książki, bo wydawało mi się, że tylko z tego egzemplarza mogę czytać, co Boże Narodzenie, co ten okres bożonarodzeniowy, czytałem opowieść wigilijną Dickensa. Stary Scrooge umarł i tak dalej, i tak dalej. Po przeczytaniu tego czułem się ja lepszy, czułem, że świat jest lepszy, że ludzie są lepsi, że można uwierzyć, że będzie fantastycznie. I dlatego takie filmy uważam, że są, no szczególnie w tym okresie, zresztą nie tylko w tym okresie, potrzebne właśnie z tego względu. Żebyśmy wychodząc z kina pomyśleli, nie jest tak źle. Nie jest tak źle, żeby można było rzeczywiście tego, przepraszam, Menela, który prosi o piątkę na piwo, dać mu tę piątkę i nawet przytulić wtedy. Żeby facetowi, który się do nas zwraca jakoś, no nie wiem, no źle, brzydko, nieładnie, ordynarnie, chamsko, uśmiechnąć się do niego i powiedzieć mu, pozdrawiam cię, przyjacielu. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście plotę teraz takie banalne bzdury trochę, ale nie, cóż jest, cóż nie, jest, nie. Ale cóż właśnie ja zawsze mówię, że cóż jest bardziej banalnego niż życie, miłość i śmierć. Nie ma nic bardziej banalnego, a wobec tych wszystkich, wobec życia, miłości, śmierci powstała największa literatura, najlepsze dramaty, najlepsze kino, najlepsze obrazy, najlepsza muzyka, ale i najgorsza. Literatura, dramat, muzyka i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zależy od pokazania tego, od nazwania, od wyeksplikowania. Tak, to jest trochę momentami zabawna opowieść, a momentami nie tyle smutna, co wzruszająca. Ja sam oglądając ten film i wasz wątek, który dla mnie był akurat osobiście najciekawszy, ta relacja ojciec, syn, dziadek. Sam myślałem o swojej relacji z ojcem, swojej z moimi synami. Jak ty na to patrzyłeś, powiedz? No wiesz, ja w ogóle mam taką przygodę z tymi trzema częściami, bardzo dziwną, bo to jest przecież lekki film, komercyjny, bardzo dobry produkt, dopracowany pod wieloma względami. I nagle ja w każdej z tych części gram właściwie mój stan życiowy, jakbym powiedział, mój stan ducha. Więc w pierwszej części byłem kompletnym łobuzem, który wykorzystuje swoją pracę do tego, żeby podrywać kobiety, żeby dowartościowywać się. W drugiej części pojawia się mój syn, ale nie jestem w stanie zbudować rodziny, mam swoje jakieś demony. I w tej trzeciej części nagle, przy całej komediowej perypetii, ta postać, którą gram, zaczyna pod wpływem syna, oczywiście jego determinacji, odbudowywać tę rodzinę, jaka by ona po prostu nie była. Czyli poszukuje swojego ojca, który zostawił w moim życiu poważny uraz, o którym nic nie wiem. Również moja mama, grana przez Stasię Celińską, nie za bardzo mi na ten temat mówi. I to jest fantastyczne, że pamiętasz, Andrzej, my mieliśmy tę scenę pojednania, graliśmy ją świetnie na Żoliborzu. Świetnie. I tyle nas to, wydaje mi się, kosztowało, mimo że się znamy 25 lat, a może nawet i więcej, to Andrzej mnie przyjmował do teatru jako młodego aktora Teatru im. Juliusza Sołeckiego w Krakowie. My się znamy bardzo, bardzo długo, jednakże po tej scenie siedliśmy, pamiętasz, Andrzej, na planie i zaczęliśmy rozmawiać o życiu po prostu. Tak, ale ja sobie za coś, że ja... Znaczy nie wymyśliłem, ale powiedziałem, słuchajcie, scenarzystom na rozmowach przed tym, słuchajcie, może my byśmy w tej scenie, przecież znając ojciec, syn, mówili sobie per pan.
I to jest genialne. Nie ma pana ognia, proszę pana i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, słuchajcie, no to jest właśnie, no bo przed chwilą się pokłócili. Tak. I nagle jest to... Ciekawe, kto będzie przyjmował do pracy Mateusza. Mateusz, świetna pozycja. Patrzę, jak siedzisz. Uważam, że to jest bardzo profesjonalne. Trochę inne od twojego filmowego taty. Siedzi przyszłość, taka jest prawda. Ale tu właśnie siedzi przyszłość. Powiedz, zżyłeś się już z aktorami. To jest twoja druga rola, drugi film. Byłeś w drugiej części, teraz jesteś w trzeciej, bo w pierwszej byłeś maleństwem. To nie byłeś ty. Jacy oni są na planie, ci dwaj panowie tutaj tacy poważni? Krótko mówiąc, mili, radośni, szybko się z nimi gra. To ważne jest w tym zawodzie. Nie, roboty. Nic nie psują. A raczej pomagają. Czyli raczej profesjonalni są. Profesjonalni. Rzeczywiście krótko powiedział. Bo ja cały czas, jak myślę o tobie, to nie myślę Mateusza. Kaziu, Kaziu, jesteś super gościem. Naprawdę, wspaniały świetna jesteś. Rola. Ale powiedz, jak ty sobie myślałeś o tej historii? Czy ktoś ci... Mateusz, ja ci wytłumaczę, o co chodzi w tym scenariuszu. Czy ty sobie poczytałeś to, co będziesz musiał powiedzieć i myślisz sobie, o, fajna historia, rozumiem. Jak to było z twoją rolą? No, sobie przeczytałem. Tak. I pomyślałeś fajne? Pomyślałam, nawet na początku nie ogarnąłem. No trudne bardzo. Na początku nie ogarnąłem nic. Później okazało zupełnie się, tak jak nauczyłem się wszystkich roli. Później okazało się, że zmieniają scenariusz. No masz. A i to ci dwaj zmieniali? Raz, i później Ora. Jeszcze raz. Ciągle zmieniali scenariusze, ja się uczyłem i uczyłem. Cierpliwie. Dobrze, że nie kazali angielskiego się uczyć. No ale trzeba powiedzieć, że Tomek Konecki, reżyser, kiedy graliśmy razem, wydawał, czy też prosił o wykonywanie zadań Mateusza jak profesjonalnego aktora. Tam nie było żadnego dzidzibulenia, tylko po prostu Mateusz, zrób tak, zrób tak, zrób tak, i Mateusz to realizował. Tak Mateusz, ale taka praca na planie to jest nie ciężka. Nie grał za czekoladkę czy za cukierka, tylko na tak, profesjonalna. To, po prostu, to jest ciężka praca czy zabawa? To i to. Nie żartuj. No tak. No ale ile godzin byłeś na planie dziennie? To zależy kiedy. No, a na przykład we wtorek. Kręciliśmy, było no minus 22 no stopnie. Tak. No? Tak? I ty nawet nie wiesz, że było minus 22 stopnie. Bo jemu jest gorąco. Robota była. No bo mi tam dawali plastry jakieś ocieplające na plecy. No chociaż tyle. Ja to nawet nie mam co mówić. A tutaj siedzący obok Andrzej Grabowski. Też dawali plastry, fajny dziadek, w filmie trochę się opiekował. Nie działały. No oczywiście. Jak kupił bilet, to już wszystko gra. To też jest w pociągu. Ważna scena. Przełomowa. Bardzo możliwe. Nie, naprawdę, musi pan obejrzeć. No nie, na pewno obejrzę. No, ciężko ja kupić bilety, kupowałem wczoraj dzieciom. Ja wiem, moja córka z Łodzi, Kasia, która też w reportażu dzisiaj występowała, właśnie dzwoniła do mnie dzisiaj, że była wczoraj i nie mogła kupić biletu. No, dobrze, że tak jest, no bo to jest film, który właśnie, już nie chcę się powtarzać, ale czyni nas dobrymi, że tak pięknie filozoficznie powiem. Mateuszu, ja mam jeszcze takie pytanie praktyczne. Ile masz lat? 9, jeszcze prawie 10. Super, jeszcze wierzysz w świętego Mikołaja? No jak? No zależy jak. Ja mam 65 i wierzę. No, chodzi o to, czy piszesz listy. Ja też wierzę. Do niego. No piszę zawsze. W sprawie piszę. Prezentów. No zawsze piszę. Zawsze warto, prawda? Zawsze to jest taka frajda. No, no ale taki chłopak, który już ma tyle przygód na koncie, czego jeszcze może chcieć? Jakich prezentów od świętego Mikołaja? Szczerze mówiąc, to sam nie wiem. Na przykład? Sam jestem ciekawy, co dostanę, ale ja po prostu wolę niespodziankę, niż po prostu wiedzieć, co dostanę, no bo nie będzie z tego żadnej frajdy. Mateusz, pięknie mówisz. I jak my jesteśmy ciekawi, co ty od życia dostaniesz, tak za 10 lat na przykład, jak się tu spotkamy. Jak będziemy grali listę do M7. Tak, to pogadamy na ten temat, jak to się ułożyło. Bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Wspaniała trójka, naprawdę. Dziękujemy. Proszę spróbować, może jeszcze kupią państwo jakiś bilet na listę. I proszę, jak zobaczą państwo tę scenę w pociągu z Andrzejem Grabowskim, ten telefon. To my rozmawiamy, Naprawdę, to my rozmawiamy. A czy właśnie w pewnym momencie nie rozmawiacie, ale to się wszystko wyjaśnia. No, wielka, wielka rola, wielka scena, choć to minutka. Bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy Zięciu bardzo. Wystąpi. Bardzo mi miło. Dziękujemy bardzo, bądźmy Zięciu. Szczęśliwi. Panie Zięciu, bo w rodzinie na pan. Panie Zięciu. Bo taki tytuł ma dokładnie szczęście. Piosenka Pawła Domagały, którego występem kończymy. Dzień dobry, dziękuję ci Piotrze, dziękujemy państwu. Życzę państwu dużo miłości, zdrowia. Wspaniałego dnia. Idźcie do kin.